Witajcie, lata świetlne już nie było update'u. A nie, rok świetlny to miara odległości, a nie czasu. To inaczej, już od wielu mil morskich nie było update'u. Czemu mi te mile morskie przyszły do głowy? Pewnie dlatego, że gram opętańczo w World of Warships z miernym skutkiem. To znaczy, wypływam okrętem do bitwy, ale zapominam wziąć pociski do działu. Ale nie odbiegajmy od tematu. Wiem, że nie jestem specjalnie szybki w jakichkolwiek update'ach. Czasami mi to miesiące zajmuje. W sumie chciałem ten film w końcu zrobić, ale nie spodziewałem się, że będę go robił w momencie, kiedy wszystko padnie na przysłowiowy pysk. Zacznijmy od akwarium 200 litrów. Jak widzicie, stan jego można by nazwać lekko opłakanym. Czemu? Bo wszędzie na liściach osadziły się glony, i na razie, choć są w lekkim odwrocie, to jednak nie ustępują. Najgorsze w tym wszystkim, że nie czuję się winny temu stanowi zbiornika. Nie wiem czy jeszcze pamiętacie, więc przypomnę. Akwarium miało pokrywę z oświetleniem, jak dobrze pamiętam, 2 razy 36 w Pokrywa była lekko zdezolowana, bo poprzedni właściciel świecił 24 godziny na dobę i statecznik wypalił dziurę w plastikowym korytku. Potem to jakoś uszczelnił różnymi substancjami klejąco-ciągliwymi, ale niestety nic nie może przecież wiecznie trwać. Wilgoć zaczęła dostawać się do środka, kleje zaczęły się rozklejać, a spoiny puszczać i statecznik postanowił wyzionąć ducha. Pochwaliłem się tym faktem na Facebooku. Przyjąłem, że bez sensu jest kupować nowy statecznik, jeśli nie jestem w stanie wyremontować tego korytka. Tramal z kanału Tramadol i Hydrochlor zaoferował swoją pomoc i dzięki znajomościom, tajnym konszachtom i tak dalej, dostałem na to akwarium Belkelet. To był pierwszy stopień do dezintegracji tego zbiornika. I nie Tramal jest temu winny, tylko zmiana oświetlenia ze świetlówek na LEDy i skok mocy oświetlenia. Przebolałem pojawienie się okrzemków i innych plugastw. Glonopodobnych. Powiedziałem sobie trudno, trzeba to jakoś przeżyć. Wrzuciłem trochę pisty, żeby lekko rozproszyć światło, i czekałem. Nie wiem, czy minął miesiąc, i się doczekałem. Belce odkleiły się nóżki, które utrzymywały całą konstrukcję na zbiorniku. No, cud jakiś, że cała belka nie wpadła do środka. Trochę jestem w kropce, bo belkę dostałem za darmo, więc nie wypada mi robić antyreklamy producentowi, ale. Proszę przemyśleć konstrukcję albo jakość użytych materiałów, bo przeżyłem szok, widząc jak blisko było od tragedii. Chcąc nie chcąc, musiałem prawie na biegu zreanimować starą pokrywę. Ponieważ miałem trochę części oświetleniowych do T5-39W, postanowiłem dwie takie świetówki tam zamontować. Wyprułem więc wszystko, co stare z pokrywy, zamontowałem nowe i zabezpieczyłem, jak miałem to rozwalone korytko. Rewelacja to z tego nie wyszła, ale trzyma się. No i akwarium znowu dostało po odwłoku, bo w tak krótkim czasie dostało trzecie światło o mocy tym razem 78 W. Ale z pewnością te świetlówki były znacznie nowsze niż te 36, które były w pokrywie, kiedy ją dostałem. Rośliny po raz kolejny zgłupiały. Glony też. Staram się tu praktycznie nie ingerować. Glony najbardziej dają się we znaki Anubiasom, które mają pójść gdzie indziej i tam z pewnością stracą ten brud z liści. Ale niestety na razie przekładanie ich do docelowego zbiornika nie ma sensu, bo docelowy zbiornik sam czeka na światło i totalne przesadzanie roślinności. Ale o tym przy okazji opowieści o tym, tymże drugim zbiorniku. W każdym razie anubiasy cierpią najbardziej. Staram się mechanicznie usunąć im ten nalot z liści. Czuję, że robi się coraz lepiej, że część jestem w stanie już zdjąć, ale to nie jest jeszcze to, co chciałbym uzyskać. Jak wiecie, chemii oprócz choroby ryb nie leje, więc będzie to trwało jakiś czas. Więc tak jak widzicie, nie zawsze jest różowo i ja także muszę się borykać z różnymi zagrożeniami, które jak mnie mam spotykają wielu z was, jak nie wszystkich. No, ale takie jest życie. Fajnie oglądać wyidealizowany obraz akwarystyki na kolorowych obrazkach w internecie, ale to nie jest rzeczywistość, która dotyka każdego z nas. Z drugiej strony, jak zawsze podkreślam, gdyby nie glony i inne paskudstwa, to akwarysta nie miałby co robić i do czego dążyć. Trzeba trochę powalczyć, żeby ładnie było. A i tak się w którymś momencie spierdzieli. I znów trzeba walczyć. I właśnie ten cudny moment próbuję wam pokazać. Co dobitnie wykazuje, że nie ma żadnych gór, królów i cesarzy akwarystyki. Jest to akwarium, w którym umieściłem spreparowany przez siebie korzeń, który oczywiście się w większości podoba i nadaje pewnej majestatyczności temu zbiornikowi. Ale im dłużej przyglądam się korzeniom w akwarium, dochodzę do wniosku, z którym można oczywiście polemizować, że przynoszą więcej zła niż dobra. Nie będę teraz rozwijał tego tematu. Przyjdzie na to czas w całkiem osobnej opowieści. W akwarium nadal pływa grupa brzanek. Jest już trochę przetrzebiona, ale nadal się trzyma. Tu znów chciałbym o nich trochę opowiedzieć, jak i o zachowaniach ryb, które są całkiem inne niż czytałem w mądrych książkach. Ale to kolejny temat rzeka, więc skupię się na tym w innym filmie. Ale dzięki temu wiecie już, czy warto czekać na następne filmy, czy można już spokojnie planować długotrwały urlop. W każdym razie stado pływa. Było większe, jest mniejsze. Pływała tu też para przepięknych szczupieńczyków, ale brzanki po kilku miesiącach zamordowały samice. Samca zdążyłem odłowić i pływa teraz w 375 litrach, podrywając górami. Wydawało się, że szczupieńczyki dogadały się z brzankami. Niestety nie wziąłem pod uwagę tego, że z brzankami nie da się dogadać. O świetle już mówiłem. Z informacji technicznych pozostaje mi dodać, że nie ma tu grzałki, zaś za filtrację odpowiada kubełę hejma. Od wielu lat sprawuje się bez zarzutu. Woda zmienia na raz na dwa tygodnie, czasami rzadziej, ale raczej przestrzegam tego dwutygodniowego terminu, bo korzenie nadal barwią wodę. To by było tyle, co można powiedzieć o tym tragicznie wyglądającym zbiorniku. Ale on jeszcze będzie piękny. Ja wam to mówię, a ja się na tym znam, bo popsułem już dużo zbiorników.